Cześć, witam Was w nowym tygodniu pracy. Zmontowaliśmy wiązary, które będą zamontowane nad częścią tarasową budynku. Producenci wiązarów standardowo stosują drewno C24 łączone na płytki kolczaste. No tutaj ze względów estetycznych musieliśmy sami te wiązary wykonać. One są wykonane z drewna KVH. Drewno KVH występuje w długościach handlowych przeważnie do 13 metrów. Tak więc pas dolny, który ma tutaj długość około 10 metrów, nie musi być sztukowany. Został dostarczony w jednym elemencie. Sami docięliśmy te elementy. Mieliśmy wszystko ładnie rozrysowane w AutoCadzie. Zamówiłem wycięte na CNC blachy o grubości 4 mm. Wykonane na wymiar, są malowane proszkowo. Na razie wiązary są skręcone roboczo na wkręty. Tak, do celów montażowych, jutro jeszcze przed montażem zostaną te wkręty wymienione na śruby. I jutro będą również montowane wiązary na budynku. No tutaj wiązary na budynku głównym nie muszą już aż takich walorów estetycznych posiadać, tak więc spokojnie mogą zostać prefabrykowane z drewna C24 łączonego na płytki kolczaste. Ekipa, która będzie montowała wiązary, jest tutaj już z nami zaprzyjaźniona od dłuższego czasu. Realizuje montaż na naszych budowach. Tak więc też za pomocą dźwigu, który będą jutro tutaj używać, wrzucą również te nasze wiązary. Przed montażem wiązarów detektorem laserowym sprawdziliśmy również oczepy, jak to wygląda. Z tego względu, żeby już pod wiązary uzyskać docelowy poziom mniej więcej wyrównany. Wiadomo, że jeszcze pewne jakieś drobne niedoskonałości się pojawią. To już będziemy regulowali sobie na podkładkach dystansowych przy montażu rusztu. Ale ogólnie co jakiś kawałek na oczepie znaczyłem mniej więcej od pewnego założonego poziomu, ile tutaj nam w górę bądź w dół ucieka. No tutaj na całym budynku mamy różnicę w poziomie 7 mm. Jest to bardzo dobrze jak na płytę fundamentową, na docelowe miejsce. Sprzęt przyjechał, wiązary przyjechały. Producent znowu szczęśliwie umiera siłę. Zaimpregnował je, miały nie być zaimpregnowane. No, co prawda ten zabieg w niczym nie przeszkadza, ale też nie pomaga. Szczyty zostaną dobite ze względu na gabaryt tego wiązara. Drewno certyfikowane C24, tylko tak brzydko wygląda. Tu są stężenia. Tutaj mamy wiązary przeznaczone na część z poddaszem. Te wiązary będą zamontowane na ścianach szczytowych oraz na ścianie rozdzielającej część z wiązarami nożycowymi od reszty budynku. I tu widzimy wiązary nożycowe, które znajdą się nad salonem. Montaż standardowo, ekipa ProDrew. To jest Piotrek, właściciel. Witam. Cześć. Najpierw wiązary zostaną rozładowane dźwigiem z pojazdu. Następnie chłopaki poznaczą miejsca montażu i rozpoczną montaż. W międzyczasie kończymy nasze wiązary nad część tarasową. Zostało jeszcze je poskręcać. Również dzisiaj zostaną zamontowane tym samym dźwigiem. Montaż wiązarów ekipa rozpoczyna od zbicia pierwszej skrzynki zblokowanej stężeniami. Czyli wstawiają drugi i trzeci wiązar, które będą ze sobą stężone kratownicami, tworząc tego punkt stały, ustawiając piony. Następnie dobijają, już trzymając się odległości, kolejne wiązary. Trzeba się tylko mocniej przypilnować na wiązarach szczytowych i na wiązarze, który będzie oddzielał wiązary nożycowe nad salonem od reszty budynku. Tu już kończymy nasze wiązary. Ostatni został do poskręcania. Przygotowywania przez ekipę wiązarów nożycowych. Mówiłem tutaj o przeniesieniu pasa dolnego do celów transportowych w miejsce docelowe. Montujemy nasze wiązary nad częścią tarasową budynku.
Jesteśmy po montażu wiązarów dachowych. Wczoraj w jeden dzień zostało to zakończone. Zarówno wiązary nad częścią tarasową budynku, jak i nad główną bryłą. Mamy tymczasowe stężenia. Wiązary są wypionowane. Przydeskowanie pełne dopiero nam tak w pełni stęży tą konstrukcję. Widzimy na wiązarach stężenia w rozmaitych kierunkach. Stężenia słupków, stężenia pasów dolnych, stężenia pasa górnego. To są bardzo istotne elementy. W domu szkieletowym warto też dołożyć sobie stężenia ukośne pasów dolnych, które w świetny sposób dosztywniają nam ściany frontowe, ograniczając możliwość ich ruchu w płaszczyźnie poziomej. Pokażę jeszcze powstały stryszek. Mniej więcej jak to wygląda. Wiązary nożycowe zwiększają swoją grubość od dołu do góry. Ma to za zadanie ograniczyć ich rozpór. W pewnym stopniu on i tak występuje, nie jest to całkowicie bezrozporowy rodzaj więźby. W tym celu mamy tutaj zastosowane ściągi. One są póki co tymczasowo zamontowane jako element drewniany. Takie przyjechały od producenta wiązarów, jednak docelowo zostaną wymienione na elementy metalowe ze względów estetycznych. Będą to pręty ze śrubą rzymską na środku. Będziemy to wszystko tymi prętami spinać. A nad pozostałą częścią budynku mamy miejsce na stryszek o szerokości mniej więcej 3 metrów, wysokości 2,5 metra. Będzie to miejsce do posezonowego przechowywania przedmiotów. Nie będzie tutaj już izolacji termicznej. I tutaj mogę znowuż pokazać stężenia wiązarów, tak jak wspomniałem. Każdy węzeł jest stężony, słupki są stężone, pasy dolne są stężone, pasy górne są również stężone wiązarów. O, i tak to wygląda. Następnym etapem prac będzie montaż poszycia konstrukcyjnego budynku. Stosujemy tutaj płyty Siniata Defentex. Jest to materiał o potężnej wytrzymałości i w pełni paroprzepuszczalny. Błędem jest stosowanie w domach szkieletowych jako poszycia konstrukcyjnego płyt OSB, MFP, wszelkich płyt drewnopochłonnych ze względu na ich bardzo wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego. No tutaj mamy opór dyfuzyjny tego materiału na poziomie bodajże 11-12 cm, więc jest to wartość zupełnie pomijalna. Jeśli chodzi o wytrzymałość poszycia konstrukcyjnego wykonanego z płyt Siniata Defentex, jest ona bardzo zbliżona do poszycia wykonanego z płyt OSB. Tutaj krytycznym elementem determinującym siłę są zszywki. Ścinanie zszywek, ścinanie elementów mocujących, tak więc sama wytrzymałość materiału głównego, z którego jest wykonane poszycie, nie ma tutaj większego znaczenia, ponieważ jest zdecydowanie wyższa niż wytrzymałość łączników, tak więc taka płyta gipsowo-włóknowa zapewni nam tutaj odpowiednią, wystarczającą nośność. Jeśli chodzi o izolację podwalin, EPDM-kę, wywijamy ją do góry przed montażem poszycia konstrukcyjnego. Mamy tutaj, jak widać, izolację brzegową, wysuniętą płytę na grubość tego poszycia konstrukcyjnego. Lisujemy się poszyciem właśnie z izolacją brzegową płyty. Później to miejsce jeszcze przy montażu membran dodatkowo doszczelniamy odpowiednią taśmą. Będę to na bieżąco pokazywał. Proszę sobie teraz jeszcze wyobrazić, jak zadziała taka płyta konstrukcyjna w połączeniu z naszą belką obwodową, tak zwaną berliną. Jeśli to wszystko zostanie zastrzelone do podwaliny, do słupków, do oczepu i do tej belki obwodowej, uzyskujemy naprawdę olbrzymią wytrzymałość takiej ściany. Rozpoczynamy montaż poszycia konstrukcyjnego. Pierwszym zabiegiem, którego zawsze warto zacząć, jest zaznaczenie sobie środka płyty, co później ułatwia wtrafienie w słupki na ścianie. Do montażu poszycia używamy strzywek o długości 38 mm, dedykowanych do zastosowania z pistoletem pneumatycznym, a oto samo urządzenie do montażu strzywek. Tak to działa. Zaczniemy sobie od narożnika. Wymiar płyt może się różnić delikatnie od rozstawu słupków, ponieważ częstym wymiarem występującym na płytach Defentexa jest 119,8 cm. Tak więc warto sobie wtedy zastosować pewną minimalną dylatację. 2-3 mm zależy od tego, jak to wychodzi pomiędzy płytami. Mocując te płyty na ścisk, po kilku płytach miniemy się ze słupkiem. Wyjdziemy zbyt blisko i nie będzie do czego tych płyt mocować. Zaraz pokażę, jak to będziemy robili. Rozpoczynamy od wstępnego montażu płyt, czyli mocujemy co jakiś tam kawałek. A następnie, zgodnie z dokumentacją projektową, gdzie musi być określony rozstaw strzywek, już w docelowym rozstawie mocujemy płytę. Thank you.
Po wstępnym roboczym mocowaniu płyt mocujemy już na docelową ilość łączników Defentexa. To wynika ich rozstaw z obliczeń konstruktora. Przeważnie jest to między 5 a 8 cm. W naszym wypadku jest to 7 cm, więc tak, no wiadomo, nikt tego nie będzie mierzył. Lepiej gęściej niż rzadziej. Należy zamocować płytę. W miejscach belki obwodowej oraz oczepu troszeczkę gęściej strzelamy. Kontynuujemy montaż poszycia konstrukcyjnego. Jedną ścianę frontową mamy już przystrzelaną, powycinane otwory. Łączenia zaklejamy za pomocą dedykowanej taśmy Signat Weather Defense. Jest to taka tymczasowa bariera na czas budowy. No, producent deklaruje, że jest to wystarczające zabezpieczenie ściany nawet bez zastosowania membrany wiatroizolacyjnej, ale że my robimy wszystko na 300%. Dodatkowo będziemy montować jeszcze na Defentexie membranę Siga MyVest. Przed montażem Defentexa na szczytach musimy zgrać się ze słupkami konstrukcyjnymi ściany. Będziemy dobijali do wiązara łaty, tak jak tutaj widać już na końcu. Prostujemy już to z grubsza. Drugi ruszt pod deskę pionową będziemy prostowali już pod laser. Również delikatnie korygujemy ustawienie wiązara na ścianie szczytowej. Ekipa tutaj montująca wiązary się postarała, ale dla nas to za mało. U nas musi być wszystko do milimetra, więc pierwszy wiązar szczytowy też jest prostowany, przesuwany przez nas pod laser. Tutaj na tej ścianie mamy wstępnie nabite płyty. Widać, że są na razie rzadko, mniej więcej co pół metra połapane strzywkami. Później będziemy strzelać strzywki gęściej, tak jak zrobiliśmy to na drugiej ścianie. A tutaj jesteśmy w trakcie montażu łat, o których wspomniałem. Współliniowych ze słupkami konstrukcyjnymi ściany. Niektórzy wykonawcy stosują wiązary, które już są wyliniowane ze słupkami. Jednak w praktyce bardzo różnie bywa później z płaszczyzną. Bardzo kłopotliwe jest prostowanie takiej płaszczyzny, dlatego ja zawsze pierwszy wiązar na ścianie szczytowej cofam sobie o 5 cm względem oczepu. Z tego względu, że mam później miejsce na ustawienie łaty 45x45 mm. Na podkładkach dystansowych to już jest ustawiane pod laser. Dół pierwszej łaty ustawimy sobie liniowo z oczepem. Później górne punkty mocowania już będziemy ustawiali pod laser. Dasz mi gwiazdkę? Jako punkt bazowy od lasera ustawiliśmy sobie 4 mm odbiegające od płaszczyzny zerowej. Wstępnie sobie zakładam taką czwórkę, jeśli jest wszystko ok z wiązarem w tym miejscu. 3,5, 4,5 mm, więc jest to wartość akceptowalna. Możemy go przystrzelić. Mamy tutaj podkładki różnych kolorów, każdy kolor oznacza swoją grubość. Mamy 6 mm, 4 mm, 3 mm. Są piątki, dwójki, jedynki. Bardzo wygodne przy montażu różnych elementów do płaszczyznowania. Nieodłączny zestaw. Detektor do lasera, podkładki. Jesteśmy w stanie wszystko wyprostować. Idealnie co do milimetra. Końcówki łat następnie docinamy po płaszczyźnie wiązara. Jest tak zwany pies, dystans pomiędzy łatami, bardzo pomocny,
tak jeszcze nie mieli. No nie mieli. Ja już mam. Jest? Dół pasuje? Jest ok. U mnie jest ładnie na środku. U mnie też. Doszła? Tak. No to lutuj. Ała! Maciek, weź przechyl ją górą w prawo, ja dosunę dół wtedy. No, jeszcze, jeszcze. Do mnie. O, o. Jest? Nie, no. Nie, za mało. Jeszcze? No, u mnie jest. Jest, da, bardziej. Dobra, dobra, teraz zamykaj. Kładę. Okej. Okay. Czekaj, bo teraz ja muszę tu zamknąć trochę. Uwaga, o! W celu montażu poszycia konstrukcyjnego na tym szczycie, no nie było tutaj jak ustawić rusztowania, musieliśmy sobie częściowo roboczo zadyskować wiązary, tak żebyśmy mogli tutaj sobie chodzić. Łaty pod poszycie są już wypoziomowane, pozostało tylko je obciąć do linii wiązarów dachowych, żeby rozpocząć montaż płyt poszyciowych.